Cześć mordy, z tej strony Adam. Dzisiaj witam was na drugim odcinku z Minecrafta. Także budujemy. Czekajcie, zapomniałem gdzie było dobrze, a gdzie było źle. Tu chyba było dobrze. A nie, tu było źle. To zburzymy to. Że dalej budujemy dla kibica Lechia 06. Znaczy, to jest akurat kibic Lechi. Oczywiście. Ma prawie już 700 subskrybentów. Polecam wejść na kanał i zasubskrybować. I też oczywiście pooglądać. Ok, teraz. Tutaj bramka, 3, 4. Dobra, tu kolejny słupek. No jest chyba ok. Chociaż to ten. No dzisiaj na odcinku, słuchajcie, kończymy prawie, że może wszystko, ale no postaram się. Na pewno. Dzisiejszy odcinek nie będzie trwał 15 minut. Będzie on trwał możliwe, że nie wiem. Nie wiem ile. Może nawet pół godziny. Zależy ile mi to zajdzie. W tym tygodniu postaram się jeszcze nagrać, jeżeli skończę, bo jeszcze mam do zrobienia stadion Chrobrego Głogów. Można nawet, jeżeli ktoś mi napisze w komentarzach, to nawet 3 mogę zrobić, więc. Tylko że tu widzowie mówię właśnie, to potrzeba trochę czasu, bo. Czekajcie, no, chyba jest git. Dobra, lecę na tamtą stronę. Akurat koło wioski, nazwiemy ją Gdańsk, to dobra, zróbmy, że to miasto jest tu Gdańsk, damy. No i jest okej teraz, no to, a już tutaj znika, więc właśnie. No i tu kuch, właśnie to było najgorsze, nie wiem co tu jeszcze zrobić, ale zobaczę sobie na dirty te wszystkie. Trawa. To. A, już noc jest, czekajcie. A gdzieś miałem łóżko, właśnie nie wiem gdzie ja te łóżko dałem. Weźmiemy sobie czerwone. No i się prześpimy. Także zachęcam do subskrybowania mojego kanału. U mnie teraz na kanale pojawiają się filmy codziennie, bo bardzo długo nie nagrywałem i za to też widzowie przepraszam. Dobra, jeszcze tutaj gdzieś środek. Może tak. No tak będzie najlepiej. Ile tu było? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. No może być. Widzowie, powiem wam, że chyba lepiej niż było. Lepiej być nie mogło. Tutaj.
No ja to muszę tutaj ganiać te, bo no tak wkurza to. No, na razie boisko jest jak boisko, tylko że trybuny, wszystko. Oprócz tego będziemy musieli jeszcze rozbudować ten dom, bo te trybuny będą takie duże, nie wiem, właśnie zobaczę, zastanowię się jeszcze, jak te trybuny mają być duże. Trybuny zróbmy w barwy Lechii, czyli zielono, zielono-białe. Zrobię z wełny, bo po prostu będzie chyba lepiej. Dobra. Tym na razie się nie zajmuję. Zróbmy, o, trybuny zacznę już powoli. Tutaj może szatnie, albo szatnie, o, dobra, zacznijmy szatnie. Tylko po której stronie? Po tej zróbmy, o, dobra. Zrobimy schodki. Dobra, gdzieś tak. Jeszcze tutaj, o. Ajajaj. Dobra, może być. Muszę wykopać tutaj wszystko. Będzie zadaszenie normalne wszystko. Tylko że to naprawdę widzowie potrzeba czasu. Czasami. I dobra. Tu jest pierwszy schodek. Tu będzie drugi. Tylko że to nie będzie z ziemi, tylko. No i zaraz pewnie będzie ta. Tutaj wszystko trzeba wyrąbać. To niepotrzebne. Jak się zastanawiam, czy jak ja tam wpadnę, to czy coś się stanie. Spróbuję to na innym serwerze, ale to nie tyle. Bo mnie to trochę zastanawia. Ojej. Napiszcie w komentarzach, czy to jest dobry pomysł. I jeszcze, bo to jest kreatyw, i żeby jeszcze tam wyjść z tego. Nie wiem. Ale dobra. Zatykam to dziurę. No jeszcze cię może. Nic to. No, te gluty. Nienawidzę ich. Dobra. Ta szatnia będzie dziś wyglądać tak. Czekajcie, żeby mi oboiska nie podkopał. Bo jak boisko podkopię, to będzie ciężko, jak boisko podkopię, bo będę musiał ten. Dobra, takie szatnie. Chociaż. No, wystarczy. Nie muszą być nie wiadomo jakie. Nie wiem, jak ta szatnia będzie jeszcze wyglądać, ale na razie daję te boisko takie w skali do 10, no to 3 na 10, ale to jeszcze nie koniec. To dopiero początek. Ale jak zacznę te duże trybuny robić, to
nie chcecie wiedzieć, co tam się dzieje pod tym trybunałem. To w ogóle jak coś chcecie takie duże na przykład zrobić, nie wiem, na przykład budowałem stadion PGE Narodowy ostatnio. No i przypadkowo się usunąłem. To. No i chciałbym wam to pokazać, no ale nie mogę. A jeżeli chodzi o stadion Chrobrego, też mam budować, to nie będę tego budował, tylko bo ja już mam go prawie zrobionego, murawę zrobioną. Tylko, że jeszcze brakuje dobudować trybuny. No i od tamtego zrobię, bo to jeszcze tamta też trwa budowa. Już nie będę kolejnego budował, tylko już dokończę. Tam dużo jest jeszcze do dokończenia, no to tamten już dokończę. Bo łatwiej po prostu będzie, bo to. Stadion Chrobrego to nie jest nie wiadomo jaki. Może nazwę to tak potężny. Nie wiadomo jaki. No bo. Jest on trochę taki dziwny, chociaż no, na mecze, jak na przykład grali, no to nie byłem na fajnych meczach właśnie Chrobrego. Byłem na Chrobry Lechia Gdańsk, byłem na Chrobry Wisła Kraków, Chrobry Brukbet Termalika. Chciałbym jeszcze pojechać na Chrobry Arka, ale to. W przyszłym sezonie grają w Głogowie z Arką. Chyba. Nie pamiętam już. Ale wiem, że w przyszłym sezonie grają na wyjeździe w Gdańsku. No i na wyjeździe. Nie wiem, z kim tam dobrze grałem na wyjeździe, już nie pamiętam. Wiem tylko tyle, że ta sprawa ze Stebleckim to jeszcze nie jest do końca rozwiązana, bo tam nie wiem, co tam się stało. Stablecki miał iść do Wisły Płock, gdzie on już tam był w tym klubie. No i jeszcze tego nie rozwiązali. Na każdych, że tak powiem, wywiadach, konferencjach prasowych oglądam, to kibice Chrobrego pytają się trenera Piotra Plewni, co z tym Stableckim, ale trener niestety nie może udzielić takiej informacji. Nie wiem, czy sam nie wie, czy po prostu ma zakaz do tego, żeby cokolwiek o tym mówić, bo to po prostu nie. Wiem tylko tyle, że w ogóle planowanie jest takie, żeby po sezonie odszedł ten Mateusz Ozimek, Elvis Tuglis i czterech zawodników ma odejść. Ten Mucha, nie pamiętam jak on miał na imię. Wiem tylko, że Mucha miał na nazwisko. Obrazowałem się prześpią. Ciemu się robi. Chyba Patryk Mucha. Chyba. I jeszcze ma odejść. Ile ja powiedziałem? Dwóch. Jeszcze jakiś jeden. Ale już nie pamiętam jaki. Nie. Dwóch jeszcze. Chwila. Muszę sobie pomyśleć. Mucha, stół, no to trzech, jeszcze jeden jakiś. Nie pamiętam jaki. No, jeszcze jakiś jeden. Ten. No, ale to, ten jeden to nie będzie żaden taki dobry, jak powiem, jak Lebedyński. No, bo Lebedyński, jak dla mnie, to najlepszy piłkarz Chrobrego. I to jest chyba prawda. To jest naprawdę najlepszy piłkarz. Czekajcie, ja sobie zrobię chyba. Ja nie wiem. Już wolałbym, żeby oni już sobie stąd poszli. Co ja tu mogę zrobić? Dobra, szatni już mamy zrobioną, tylko te drzwiczki. To później dokończę.
Zacznę trybuny, bo nie wiem. Trybuny gdzieś będą o tutaj. Zacznę. Żeby tak źle nie było, to będę robił tak o. Dobra. Trybuny zrobię takie nie idealne, ale jakieś tak zrobię. Znaczy nie idealne. No zrobię idealne, ale one za duże nie będą. No i co ty tu robisz, głupie? No na razie to idzie zgodnie z planem. No na razie mówię, to jest początek. To nie jest końcówka, bo to jest początek. Nie, no nie, no nie. To wnerwia, naprawdę. Te gluty. Po co one są w ogóle w tym Minecrafcie? Nie wiem, co to w ogóle jest. Czekajcie, sprawdzę aż. Takie szlamy, to dobra. To w ogóle szlam to do niczego chyba niepotrzebny jest, chociaż nie wiem. A nie, coś tam jakieś kulki były, że rzucałeś i się teleportowałeś, ale już nie pamiętam to jakie było. Ile tam jeszcze kawałek. No, to jest właśnie takie te trybuny takie będą. Wiecie co ja sobie zrobię? Tych co odpędzają to. Już nie pamiętam jak one miały na imię, ale czekajcie, dynie. Czekajcie, ja to zrobię, bo on zobaczycie, jak ktoś nie wie, to zobaczcie jak to się robi. Jeżeli ktoś nie wie, to nawet podsunę pomysł. No i patrzcie. No i widzicie, co powstało? Może dla kogoś to będzie magia, ale nie wydaje mi się. No każdy to wie, kto gra w Minecrafta. I może nawet kto nie gra nikt w Minecrafta, to wie. Skraftuję sobie takich kilku, bo już mam dość ich trochę. Patrzcie, jakie tu walka teraz. No dobrze, niech to robią, bo ciężko jest z nimi. No i tak będą chodzili i nic nie zrobią, ale można ich nawet nazwać, ale to w innych odcinkach wam pokażę wszystko. Te sposoby. Że kto nie wie oczywiście, no bo to są takie rzeczy banalne. Ale no są takie osoby, które mogą tego nie wiedzieć. Okej, tu już nie ma co robić, ale pozbieram te gluty, bo no po tym takie co zostaje. Niestety, ale już lepiej chyba to niż nie powiem co, nie. Co to się stało? Dobra. Dużo tych glutów, już cały stack. Czekajcie. Pójdę tam zrobić. No wiem, że to nie jest widzowie związane z tym zestawionym, no ale naprawdę, to się naprawdę przydaje, bo dobra, tu ostatniego i idę robić. Stało nam ostatnie 10 minut.
No, widzicie od razu lepiej. Dobra, robię dalej trybunę. Zakończymy tą ostatnią trybunę i skończymy filmik. Dokończymy jutro kolejny. No dzisiaj zrobiliśmy takie trzy trybuny do siedzenia. Zrobiliśmy taki dół od szatni. Czy co, ja ten dom zburzę? Ten o, to tutaj to ten zburzę po prostu, nie wiem, któregoś dnia, bo żeby nie tracić czas na ten, na nagrywanie odcinku. No i tak, stadion na póki co wygląda tak. Nie wiem, czy wam się podoba, czy nie, ale na razie póki co tak będzie. Subskrybujcie kanał. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję. No i też zasubskrybujcie i zaobserwujcie kanał Lechia06. Polecam. I chciałbym wszystkich was pozdrowić. I ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.